Cześć, tu Agnieszka i Włodek Bilińscy w kolejnym filmie z serii Z życia fotografów przyrody. Jest koniec czerwca i pływamy po delcie Wisły. Korzystając z bezwiecznej pogody, testujemy nasze silniczki elektryczne, które normalnie używane są do pontonów, ale w dogodnych warunkach są w stanie napędzać także większą łódkę. Płyniemy powoli, ale za to niemal bezszelestnie. Kiedy zerwał się wiatr, zmuszeni byliśmy włączyć głośny silnik spalinowy, ale na pocieszenie spotkaliśmy nietypowego o tej porze roku ptaka. Zakotwiczyliśmy więc gdzieś w pobliżu i zrzuciliśmy na wodę ponton czatownię, mając nadzieję na sfotografowanie gęsi zbożowej bardziej z poziomu wody. A może to była gęś tundrowa? Jeżeli wiecie na pewno, dajcie nam znać w komentarzach pod filmem, ponieważ te dwa gatunki zostały rozdzielone dopiero niedawno. A my nie do końca wiemy, jak je rozróżnić. W Polsce pojawiają się licznie, ale na przelotach i zimą. Latem są rzadkością. Tym razem sporo czasu spędziliśmy fotografując z pontonu stojącego na skraju dużych pól porośniętych roślinnością wodną, taką jak grążele żółte i grzybienie białe. Jest to środowisko bardzo bogate w życie, zarówno pod wodą, jak i na jej powierzchni. To jest na przykład gniazdo rybitwy czarnej, które zauważyliśmy tuż przy szlaku żeglugowym. I to jest dobra wiadomość, bowiem liczebność tego ptaka bardzo szybko maleje. Na skutek melioracji, osuszania, krótko mówiąc, znikania miejsc, w których mógłby się gnieździć. I znowu płyniemy na silnikach elektrycznych w poszukiwaniu dzikiej zwierzyny. Nawet nieźle nam poszło. Kolejne kotwicowisko. Thank you.
I na koniec obrazki stoków perkozów dwuczuby. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału. Dziękujemy również za finansowe wsparcie. I cóż, do następnego razu. Cześć!